Marcin W. zeznał w śledztwie dotyczącym afery podsłuchowej, że wręczył 600 tysięcy euro łapówki synowi Donalda Tuska. Tak wynika z upublicznionych przez prokuraturę protokołów. Po publikacji tygodnika Newsweek w sprawie nowych wątków afery taśmowej z 2014 roku Donald Tusk zarzucał prokuraturze opieszałość w działaniach. Dlaczego nie zbadano rzetelnie na żadnym etapie śledztwa tych związków, które były ewidentne i potwierdzone, rosyjskich służb, zarówno z kelnerami podsłuchującymi, jak i z panem Falentą? Szef Platformy Obywatelskiej zaproponował powołanie komisji śledczej do zbadania sprawy od nowa. Newsweek w artykule powołuje się na zeznania Marcina W., bliskiego współpracownika Marka Falenty, który koordynował podsłuchy. Marcin W. twierdzi, że taśmy z warszawskich restauracji miały być sprzedane rosyjskim służbom. Falenta powiedział mi, że dogadał się z ruskimi i sprzedał im wszystko, a za ile to mi nie powie. Tymczasem prokurator generalny Zbigniew Ziobro upublicznił część zeznań Marcina W. sprzed 5 lat. Oskarżony relacjonuje, jak wraz z Markiem Falentą wręczyli synowi Donalda Tuska łapówkę. W zamian mieli otrzymać zgodę na sprowadzanie rosyjskiego węgla do Polski. Marek Falenta twierdził, iż jest w stanie to załatwić, tylko potrzeba na to, z tego co pamiętam, 600 tysięcy euro. Które miało być przekazane, jak to mówił Marek Falenta, dla Tuska w szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie wiem, czy chodziło o partię, czy o samego Donalda Tuska, czy o rząd w znaczeniu wówczas rządzących Polską. W każdym razie pieniądze te odebrał od nas Michał Tusk, syn byłego premiera. Donald Tusk twierdzi, że Zbigniew Ziobro używa prokuratury do swoich celów politycznych. To są klasyczne rosyjskie metody. Lider opozycji chce ujawnić pewne bardzo złe dla władzy powiązania. I ta władza odpowiada: zostaw to, bo zabierzemy się za ciebie i za twoją rodzinę. Lider PO podtrzymuje, że komisja śledcza musi być powołana. Uchwała jest gotowa, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej poseł Borys Budka. Podpisy pod uchwałą zebrane. Ona zostanie również zaniesiona posłom PiSu. Ja liczę na to, że pan prezes Kaczyński będzie tą osobą, która podpisze się pod taką uchwałą. Komisji śledczej chce też pozostała część opozycji. Sprawa nie jest czarno-biała, słyszymy. Myślę, że wymaga to wyjaśnienia, chociaż mamy raczej do czynienia z wielką polityką, nie z jakąś wielką aferą. Poprzemy wniosek o powołanie takiej komisji, bo jest wiele wątków, które należałoby sprawdzić. Tylko pytanie, kto będzie ją powoływał, jaki będzie skład większościowy i czy będzie to skład, który rzeczywiście chciałby wyjaśnić dogłębnie tę aferę. Zjednoczona Prawica także nie wyklucza swojego poparcia. Pytanie tylko, jak będzie wyglądała uchwała opozycji, zaznacza wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Trzeba zaproponować wtedy wyjaśnienie całej sekwencji zdarzeń od początku ich rządów aż po dzień dzisiejszy. My nie mamy nic do ukrycia. No myślę, że nie byliby szczęśliwi, gdyby taka komisja powstała. Wątpliwości także wśród polityków Zjednoczonej Prawicy budzi fakt, że tak ważne zeznania obciążające syna byłego premiera nie były znane wcześniej. Prawdę mówiąc, trochę to jest dziwne, że dopiero teraz to się pojawiło w przestrzeni publicznej. Ponadto Michał Tusk poinformował, że nie był nigdy przesłuchiwany w tej sprawie. To zaskakujące, mówi wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Komisja śledcza jest powoływana wówczas, kiedy organy państwa zawodzą. No i pytanie, czy rzeczywiście prokuratura, którą zarządza od 2016 roku Zbigniew Ziobro, zawala sprawę? Bo jeśli zawala, no to rzeczywiście komisja śledcza wydaje się być wskazanym działaniem. Decyzję Zbigniewa Ziobro broni jego partyjny kolega poseł Tadeusz Cymański. O, doświadczenie mi też mówi, znając ministra, że ujawniając to miał ważne powody ku temu. Z kolei rzecznik PiSu Radosław Fogiel uważa, że prokuratura musiała opublikować zeznania Marcina W. w swojej obronie. Nie są wykorzystywane politycznie wbrew zarzutom opozycji. Gdyby Donald Tusk sam nie wywołał tematu, oskarżając prokuraturę o działania polityczne, myślę, że prokuratura nie musiałaby się bronić. Rzecznik partii rządzącej przyznał, że jeśli za aferą taśmową z 2014 roku rzeczywiście stali Rosjanie, to zawiodły służby kierowane przez ówczesny rząd.